Cześć, ostatnie dni spędziliśmy na plaży Mawiken. To ta plaża, którą widzieliście przed chwilą na dronie. W zasadzie, jeżeli chodzi o miejscówkę taką turecką, nic specjalnego, bywaliśmy w lepszych miejscach. Ale ma jakąś magiczną moc przyciągania. Ten magnetyzm chyba wynika z tego, że poznaliśmy tam wspaniałych ludzi, zarówno przy pierwszej wizycie, jak i teraz przy drugiej. No, łącznie tam chyba spędziliśmy ze 3 tygodnie i wcale nie jest nam przykro z tego powodu, bo te znajomości, myślę, że te znajomości, które zawarliśmy, zostaną z nami na dłużej. No i kolejny raz potwierdza się, że van life to nie tylko miejsca, ale przede wszystkim ludzie. Ale dlatego, że staliśmy tak długo w jednym miejscu, teraz musimy pędzić w stronę granicy. Bo czas nas goni, już niewiele mamy czasu na to, żeby w ogóle zostać w Turcji. Tutaj, jak wiecie, możemy być tylko 90 dni. Później byliśmy jeszcze na... Patarze. Zobaczcie. Chcieliśmy wam nagrać Patary i pokazać, jakie to fajne miejsce, tutaj ta miejscówka na górze, ale wcale nie jest taka fajna, bo przyjechał pan Turek z agregatem i się skończyła fajna miejscówka. My na szczęście się zawijamy, ale jak ja kiedyś myślałem, że agregat jest fajnym rozwiązaniem, to już teraz jestem pewien tego, że to nie jest fajne rozwiązanie. Przeszkadzał hałasik? Nie! Zamiast ptaków to warkot. Idealne, żeby tak na przykład mechanik samochodowy mógł sobie wypocząć i żeby specjalnie się od pracy nie odzwyczaił. Albo ktoś, kto pracuje na budowie. Blisko natury. Tak, tak i słychać. Ale za to tak fajnie sobie rozłożyli, bo tu jest agregat, a oni są tam. Czyli sąsiadom z Polski bliżej, pod chatą. A teraz już niestety w drodze ku Grecji, do której zmierzamy. Kolejna miejscówka, Oludeniz. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie weszli na jakąś dużą górę w okolicy. Ale w okolicy jest problem, bo jest naprawdę duża góra. 2000 metrów nad poziomem morza. W odległości 10 km od 0 do 2000 to nie na nasze nogi. Odpuszczamy. Jest tam kolejka, można wjechać, ale w tym sezonie... W sezonie zimowym ona tylko dojeżdża do 1200 metrów, nie? Ale zobaczcie, Oludeniz, przepiękny tak. Widok Oludeniz za nami. Wyślemy drona, będzie lepiej. Trzeba przyznać, że ten Oludeniz zrobił na nas wrażenie, chociaż tylko krótko możemy tutaj być. Ale tam morze, a tam za Elą góry. I w sumie to ja chyba sobie nie przypominam takiego miejsca, gdzie góry by, tak duże góry schodziłyby prosto do morza. Tak, tam jest Babodak, 2000 metrów prawie, tak? 1900 metrów nad poziomem morza. No jest to wchodzić, no bo od samego morza. No jest. Jeszcze kiedyś wyćwiczymy się i wejdziemy na tego Babadaga. Dzisiaj to by było... Dzisiaj to by nas zdecydowanie pokonało. No niemniej jednak miejsce ciekawe. Przynajmniej teraz, bo w sezonie to może być, że tak jak szeroka ta plaża, tak zapchana ludźmi. Wtedy już by nie było tu fajnie. Ale miejsce bardzo sympatyczne. Wrócimy.
przy okazji. A my tym razem zmierzamy do kolejnego, być może już ostatniego miejsca, które zwiedzimy w Turcji. Dotarliśmy do niezwykłego miasta, w którym czas stanął w miejscu. Jesteśmy w Kayakoy, mieście duchów, które ma bardzo ciekawą historię. Spacerując po Kayakoy, aż trudno uwierzyć, że niespełna 100 lat temu mieszkało tutaj 2000 greckich chrześcijan. Zostali oni wysiedleni w 1923 roku po podpisaniu Traktatu Lozańskiego, który to kończył wojnę turecko-grecką. Grecy zamieszkujący Kayakoy w ciągu jednego dnia musieli się spakować, zabrać to co najcenniejsze i zostali wywiezieni do Grecji. Z kolei do Kayakoy mieli przyjechać rolnicy zamieszkujący okolice Salonik. No i kiedy się tu pojawili, okazało się, że to tutaj te ziemie nie bardzo się nadają pod uprawy, więc no też nie spodobało im się w tym miejscu, no i opuszczali te domostwa, przenosili się w inne miejsca. Dodatkowo przyczyniły się do opustoszenia tego Kayakoy trzęsienia ziemi, które tutaj no, niszczyły te domostwa. Teraz może tego tutaj nie widać, ale te domy nie były budowane według jakiegoś planu. Oni tylko sugerowali się tym, żeby nie przeszkadzać sąsiadom, żeby nie zasłaniać im widoku. Budynki były w większości dwupiętrowe, na dole były spichlerze i stajnie, a na górze były zazwyczaj dwa pokoje, w których no, ludzie sobie mieszkali. Jesteś na co? I takie to właśnie życie biednych szarych żuczków. Żyli, tworzyli wspólnotę. Przecież oni żyli tutaj razem z Turkami. Tak. Aż któregoś razu ktoś tam wyżej postanowił, że jednak nie będziecie żyli razem. I zmieniło się życie. To musi być straszne przeżycie, jak każą ci się wyprowadzić, zabrać wszystko, co masz, albo to, co najcenniejsze, a cały dom zostawić i pojechać gdzieś w nieznane. Oni przecież jak się stąd wyprowadzali, to byli pewni, że tutaj wrócą. No ale niedaleko szukać. No. W polskiej historii też jest niejedno takie przedsięwzięcie. No tak. Relokacji, wysiedleń. Dokładnie. Także chyba w każdym kraju po prostu jest coś takiego. Tutaj tak to bardzo widać, bo to jest takie skumulowane, nie? Że ta ilość domów tutaj, bo to nie wiem, około 1000 ich tu jest, tych domów? A dokładnie nie pamiętam, ale dużo tego jest. Dużo jest i są w takim dobrym stanie. Gdyby to były Włochy, to zrobiliby remont domu za 1 euro. No, że to Turcja, to... To uważasz, że to jest w dobrym stanie? Kurde! Ale to ciekawe, właśnie te domy nie mają dachów, ale chyba dlatego, że dachy były tutaj budowane z takiej uklepanej ziemi. Albo drewniane też, no, nie? No pewnie drewniane i na tym... Drewniane. I ziemia na tym. Ale mi się wydaje, że jakby się zapentegowało to... A mega klimatyczne miejsce, naprawdę. Mi się podobało. Łukasz lubi takie. A to takie apokaliptyczne w moim klimacie. No i w ten oto sposób kończy się nasza 3-miesięczna przygoda z Turcją. Krajem, który, jeżeli ktoś z was oglądał pierwszy odcinek,
nie zaskoczył mnie zbyt pozytywnie na granicy, ale przez te 3 miesiące bardzo mocno zmienił swoje oblicze i jestem pewien, że chciałbym tutaj jeszcze wrócić i na pewno tutaj wrócimy. W najbliższej przyszłości. No zobaczymy, jak bliska będzie ta przyszłość, ale polecamy tutaj przyjechać, zwiedzić Tursję, bo warto. No wszystko się tu znajdzie, co człowiek potrzebuje, naprawdę. A ludzie zresztą, no... Kto oglądał serię, wie, z jakimi przygodami się mierzyliśmy, co nas spotykało. A to wiadomo tylko namiastka tego, co tu się działo. Standardowo, dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka. Pewnie już z Grecji. Cześć. Hej.